To wieś Gruszewnia koło Kłobucka. 23 lipca pijany kierowca samochodu BMW wjeżdża w 61-letniego motocyklistę. Ten ginie na miejscu. To tylko jeden z 16 śmiertelnych wypadków w województwie, do których doszło od początku wakacji. Policja dwoi się i troi, apelując do kierowców o rozsądek za kierownicą. Dziękuję. W Bielsku Białej dziś kierowców pouczał ksiądz. Obyło się bez mandatów, a kierowcy otrzymywali m.in. wizerunek świętego Krzysztofa. Ciężki temat, bo widzimy sami, jak jeżdżą. Ja jeżdżę ponad 30 lat ciężarowymi, autobusem teraz. Jakoś jeździ się, Bogu dzięki, spokojnie. Caritas już od kilku lat włącza się w tą akcję z bielską drogówką, przypominając kierowcom, szczególnie w Dniu Świętego Krzysztofa, o bezpieczeństwie na drodze, o tym, by pamiętali, że nie są jedynymi uczestnikami ruchu drogowego, że są jeszcze piesi, którzy też są uczestnikami tego ruchu drogowego i przechodzą przez jezdnię. Dzisiaj zatrzymywani byli przede wszystkim kierowcy, którzy łamali przepisy drogowe, na przykład przekraczali prędkość. Miejsce akcji było nieprzypadkowe. Jesteśmy na ulicy Partyzantów, jest to jedna z głównych ulic w Bielsku Białej, w miejscu, gdzie bardzo często dochodzi do zdarzeń drogowych, właśnie w rejonie oznakowanego przejścia dla pieszych. W Bielsku Białej ksiądz, a w Katowicach rajdowy mistrz Polski Kajetan Kajetanowicz zwraca uwagę kierowcom na obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa. To akcja poprzedzająca ogólnopolskie działania pasy. Musimy mieć świadomość tego, jakie działają prawa na nas, prawa fizyki w trakcie uderzenia, bez względu na to, czy jesteśmy za kierownicą, czy jesteśmy pasażerami. My w rajdach samochodowych mamy bardzo mocne pasy, nawet sześciopunktowe. Choć to dopiero połowa wakacji, to na drogach województwa śląskiego zginęło już 16 osób. Około 350 zostało rannych. Statystyki są lepsze niż w ubiegłym roku, ale nadal dalekie od ideału. Liczymy na to, że druga połowa wakacji będzie bezpieczniejsza. Zbieramy siły, zbieramy moc. Prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego o to, ażeby stosowali się do przepisów, a to zapewne poskutkuje tym, że będzie bezpieczniej. Dla kierowców droga do celu jest często długa i męcząca. Podobnie jest z drogą, którą mają do przybycia ci, którzy chcą przekonać kierowców, że podróż z nadmierną prędkością często kończy się tragicznie.